Patrzcie, jaki wielki wyłącznik. Pierwszy raz taki widzę. Będę musiał go całego z tej skrzynki wykręcić i zobaczymy. Najpierw, czy się uda, a później, co to jest i czy warto było się z tym męczyć. Wydobyłem gościa ze skrzynki. Zobaczymy, czy będzie miał w sobie coś cennego. No i tak jak widzieliście, wydobyłem takie cudo. Co to jest? No, jakiś wyłącznik, przełącznik. Czy warto było? To się zaraz okaże. Są tu jakieś resztki miedzi, resztki przewodów miedzianych. No a co w środku, to się zaraz okaże. Najważniejszą kwestią jest to, że zapłaciłem 2 zł za kilogram dzisiaj. Zaraz wrzucam to na wagę, pokażę wam, jak to wyszło cenowo. No i co, zaglądamy do środka w poszukiwaniu oczywiście srebra. No dobra, to jedziemy. No a to ustrojstwo waży ponad 4 kg. 4300 po 2 zł 8,60. Tyle za to zapłaciłem. No to teraz sprawdzę, czy warto było wydać te prawie 9 zł na to coś. No dobra, to zaczynam. Widać, że już swoje lata ma, śruby porzewiałe. Trzeba będzie pewnie ciąć, bo za odkręcanie się nie zabieram. Tu jeszcze resztki przewodów aluminiowych. O, dobra. Zabieram się za otwieranie. Dziesięć minut mi to wszystko zajęło. Kupa plastiku, złom i troszkę miedzi z tego wyszło. Ponieważ te styki, które były, są miedziane. Niestety, żadnych groszków srebrnych tutaj nie uświadczę. No ale, żeby tradycji stało się zadość, zważę to wszystko, żeby zobaczyć chociaż, czy dzięki tej miedzi odzyskam te 8,60 zainwestowane. No dobra, biorę wagę, no i zważę. I standardowo na początek wszystko, co stalowe, a żeby być skrupulatnym, staruję wiaderko. Ile tego złomu? No 2,5 kg. Po złotówce 2,52. No, dobra. I teraz policzę to jako miedź mix. 366 gramów po 33,50. 12,26 i dodaję. 14 zł 78 groszy. Dobre chociaż to, że odzyskałem zainwestowane 8,60. No i jeszcze te 6 zł na plusie.
Warto było, czy nie warto było, to już ocencie sami. Chociaż moim zdaniem średnio to wygląda. Srebrnych styków znowu nie było, za to były miedziane plus resztki przewodów, no, które uratowały ten mój cały zakup. Największym plusem z tego wszystkiego jest to, że zyskałem kolejną wiedzę i doświadczenie. No, żeby takich rzeczy raczej nie zabierać, bo bogate w surowce no, nie są. Moi drodzy, no to tak jak widzieliście, krótki odcinek znowu na zasadzie co to jest i czy warto było. Dzisiaj uważam, że no nie warto było. Trzymajcie się w takim razie i do następnego odcinka, w którym będzie troszeczkę więcej i ciekawszych zapewne gratów. Do zobaczenia.